najważniejsze jest to, aby lubić to, co się robi, kochać tą pracę, żeby być oddanym tej pracy. No ja jestem po prostu zawsze wesoła, szczęśliwa i tym szczęściem zarażam też dzieci. Opiekuję się w szkole zespołem Świeckie Gzuby. Prowadzę działalność w ramach szkolnych kas oszczędności. Zdobywamy nagrody. To niby dla mnie jest codziennością, pracą taką jak każda inna, tak? Ale tu się okazuje, że jednak to jest coś więcej. Budujące jest to, jak jakieś miłe słowa usłyszę od uczniów, że taka współpraca ze mną, że lubią ze mną lekcje, że jestem w stanie im poświęcić dodatkowo czas, to bardzo doceniają. Każdy taki drobiazg, taki uśmiech ze strony dziecka jest naprawdę budujący. Współpracujemy i z Amnesty International, i z UNICEF-em i prowadzimy wszelkiego rodzaju kiermasze, które wspierają i tutaj środowisko lokalne. Dbamy o zwierzęta, to jest nasz kluczowy projekt, bardzo staramy się wspierać zwierzęta i to są takie działania, które angażują zarówno rodziców, dzieci, jak i nauczycieli. Czyli tutaj jest po prostu siła we wszystkich. Z okazji Święta Edukacji Narodowej pragnę złożyć wszystkim pracownikom oświatowym najlepsze życzenia i podziękowania za pracę w tak trudnym czasie, w czasie pandemii, w czasie pracy zdalnej. Bardzo Wam dziękujemy jako organ prowadzący. Jesteśmy Wam wdzięczni. Dziś miałem okazję nagrodzić tym najlepszym, ale gratuluję wszystkim, którzy w tym ciężkim czasie stanęli na wyżynach, wspięli się na wyżyny i pracują z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia. Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.